Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam na Let's Level Falling Stars. Ostatnio razem dobiliśmy 18 poziom, porozmawialiśmy z Metem i przyjęliśmy jego misję do przekonania Hoka, żeby pożyczył mu książkę o jakimś dziwnym dziale chemii lub coś w tym rodzaju. Tak czy owak widzimy, nasz Komi troszkę tutaj zgłodniał, więc damy mu małe ciasteczko, żeby nie tracił za dużo HP na początku walki. Wydaje mi się, że jak będzie głodny, po prostu z połową HP będzie zaczynał każdą walkę. Tak czy owak, ruszamy bezpośrednio właśnie do Hoka, oby nam pożyczył tą księgę. A po drodze możemy sobie nawet jeszcze zawalczyć. Po questie myślę, że też zmienimy ubrania i postaramy się zrobić questy innych postaci tutaj. Są jeszcze dwie inne minigry, w które możemy zagrać na obecnym poziomie. I walczymy znowu z zielonym psiakiem. Nic, zaczynajmy. Osłabmy go troszkę czarną magią. Na obecnym poziomie nie powinien być dla nas żadnym wyzwaniem. Krytyczny, 10 obrażeń, doskonale. Zbijemy mu obronę. Zaatakujmy średnim atakiem. Ładnie weszło, 25 obrażeń plus 7. On pewnie też zaatakuje średnim, tak jest. Jeszcze raz obniżymy mu obronę. I zaatakujmy ultimatywnym. Ultimatywna fala uderzeniowa, którą zablokował niestety. Chyba się tym samym odwdzięczy, no właśnie. Ale tym razem my zablokowaliśmy doskonale. Atakujemy podstawowo, nabijemy sobie troszkę punktów i spróbujemy znowu trafić ultimatywnym ciosem. Ładnie weszło obrażenia, 17 plus 5. Chyba będzie startował od niskich ataków, dokładnie. I ultimate. To powinien być koniec. 63 obrażenia plus 19. Doskonale. 40 pieniędzy. I czyżbyśmy wbili już kolejny poziom?
Nie jesteśmy dalej na 18. Więc idziemy dalej. Pozbieramy sobie to, co stoi nam tu na drodze. Walka. Używaj napoików, żeby pomagać Komiemu w walce. Jak na razie napoików nie musieliśmy używać. Mają one ogólnie taką samą animację, jak właśnie te nasze pasywne leczenie. Kogoż mamy tutaj? Jakiś czerwony jaszczur. Na poziomie 18. Osłabimy mu obronę. Atakuje niskim atakiem. O, krytyczny, 10 obrażeń. I teraz go powolnimy. Blokujemy dalej. Ultimate, tak szybko. 45 obrażeń, to boli. My się będziemy nieco oszczędzać na początku. 25 plus 22. Ładnie siadło. Punktujemy dalej. Osłabmy go troszkę. Zaatakujemy średnim, a w następnej rundzie ultimatywnym. 25 obrażeń, doskonale. Tak więc on atakuje jeden raz niskim, a potem zaraz ultimatywnym ciosem. Obniżymy ci troszkę obronę i teraz my ultimatywnym uderzymy. Niestety zablokował, ale mimo to obniżyliśmy mu obronę, więc troszkę obrażeń łyknął. Więc atakuje znowu niskim. Więc obniżymy mu atak, bo teraz zaatakuje pewnie ultimatywnym znowu. Siedemnaście obrażeń. Chronimy ultimatywny? Nie. Teraz atakuje znowu inaczej. Dawaj, Komi. Naładował sobie troszkę tych punktów. Teraz będę musiał uważać na jego ultimatywny atak. 25 obrażeń. Blokujemy ultimate. Tak jest. Dobrze wyczułem. Mimo to 18 obrażeń. Osłabimy ci obronę. Atak średni. W kolejnej rundzie ultimatywny. Niestety średni zablokował. Obniżamy obronę. Blokujemy niski. On średni chyba w ogóle jeszcze nie zaatakował. I ultimate.
91 plus 81 obrażeń. Jeszcze ma obniżoną obronę. Blinding Fog. 182 obrażeń, ostatni cios. I plus 92 złota, raczej pieniędzy. Staliśmy coś do jedzenia i sporo doświadczenia. Dalej jesteśmy na poziomie 18, więc lecimy dalej. O, mamy tutaj znowu minigrę z ptaszkiem, a więc kręcimy prawo i wklikamy o odpowiednim momencie pad kierunkowy. Jest to dosyć proste, praktycznie jest to przedmiot za darmo. Na razie dostajemy same napojki energii. Tu w lewo na razie jeszcze nie możemy iść. Coś mi się wydaje, że po walce z bossem będziemy mogli. Jednak zanim podejdę do bossa, chciałbym mieć tak 22, maksymalnie 25 poziom. Cześć Oka. Ej. Oka, Matt mi mówi, że masz jakąś książkę o dziale chemii, chemistry. Nie wiem, czy to jest chemia naprawdę, te chemistry, bo nic mi to nie mówi, te słowo. Tak jest, co z tym? To chyba już Oka mówi. Mogę to pożyczyć? Przykro mi, Luna. Książki są mi bardzo ważne. Nie lubię ich pożyczać nikomu. Nawet mnie. Patrz na moją sukienkę. Nie chciałbym ryzykować, że się uszkodzą. Mam nadzieję, że ty rozumiesz. Did you find out the exact... Czy dowiedziałeś się o dokładnym dozowaniu? Luna nie jest odpowiednio ubrana, żeby zrobić właściwe wrażenie. Może jak wrócimy z innym ubraniem, Hoka zmieni zdanie. Okej, okay, jestem zaskoczony, bo pokazywali prawie maksymalne wrażenie na nim robimy. Więc biegniemy z powrotem się przebrać. A jak nie da się wyżej, to będziemy potrzebowali jeszcze inne ubrania. Tędy jeszcze nie przejdziemy. A, flame dropy. Jak się nie da ubrania ustawić lepiej, to... To pójdziemy zagrać sobie w pozostałe minigry na razie. Za którym z minigier był chyba właśnie... Było nowe ubranie, o ile dobrze pamiętam.
I biegniemy bezpośrednio do następnego ekranu wygrywania. Dokładnie, każda postać ma inne zdanie o innym ubraniu. Więc zobaczymy, czy ten wskaźnik hoki da się jeszcze jakoś podwyżyć. Tu jest Oli, Alo, Joe, Artus, Artimat, Neil, Erahoka. To ma prawie maksimum. Tamte inne ubranie mu się mniej podoba. Okej, lepiej niż tak nie będzie. Ilo ewentualnie da nam quest. Joy Alt na razie nie. To jest maksimum, co z obecnego ubrania możemy wyciągnąć. Zobaczymy, czy Hoka w tym wypadku się zgodzi. Tak, dom jest jedynym miejscem, gdzie możesz trenować twojego peta. Czyli Komi. W porządku, biegniemy jeszcze raz do nich. I kolejny ekran ładowania. Już się do nich przyzwyczailiśmy, co nieco. Nie ma tu nowego przeciwnika. Ale jest nowy ptaszek. Zobaczymy, czy da nam to samo. Ale pewnie będę ich w przyszłości omijał. Chyba, że naprawdę będzie mi brakować jakichś napoików. Bo o ile wiem, te napoiki są chyba tylko 8 munsów warte. Tak więc ani na tym nie zarobimy. Tak ponownie tylko napoik energii. Damy troszkę gazu. Udało nam się troszkę podwyżyć współczynnik Hoka. Jak bardzo się mu podobamy, więc zobaczmy. Hoka, Matt mi mówi, że masz jakąś książkę, którą on chce pożyczyć, bla bla bla. Dokładnie, co z nią? Mogę ją pożyczyć? Więc... Normalnie bym się na to zgodził.
Ale ze względu na to, że mam dzisiaj taki dobry humor, a ty jesteś takiej fajnej sukience, króciutkiej. O, życzę tobie. O, dziękuję ci bardzo. Tylko mi obiecaj, że bardzo ostrożnie się będziesz z nią obchodzić. Nie stać mnie na to, by jakakolwiek strona się w ogóle uszkodziła. Nie ma problemu. Zadbam o to, że będzie pozostanie w dobrej kondycji. Książka w kondycji. Doskonale. W takim razie lecimy z powrotem do Mata. A znowu skręciłem źle. Bo zawsze się na to nadzieję, że skręcę tutaj w prawo. A ze względu na to, że dostaliśmy... O, możemy obejrzeć nawet tą książkę. Book, książka, quest item. Łykniemy sobie na poiku wytrzymałości. One chyba do niczego innego niż do biegania się nie przydają w tej grze, więc... Chyba je wykorzystamy po prostu i tyle. I biegnijmy prosto do Mata. Darujemy sobie już tego ptaka tutaj. Ale zbierzemy sobie tego przeciwnika. A mamy tu tego samego, co był tam na wejściu, przy wyjściu z domu, więc lecimy. Bierzemy mu obronę i będziemy go punktować. Krytyczne 10 obrażeń mi zadał. Wydawało mi się, że szło go otruć, żeby tracił życie. Przekleństwo. Ale jak na razie widocznie mi się nie udało. Nie pamiętam, co to przekleństwo robi. Zmniejszmy mu troszkę obronę. A, średnim atakiem. Troszkę oberwaliśmy. A my uderzymy alternatywnym, ultimatywnym, chciałem powiedzieć. 84 plus 26, 110 obrażeń, doskonale. Jak on się cieszy, ten uśmiech. I dobyliśmy właśnie 19 poziom. W takim razie dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Don't Taos, over and out.